Kiedyś jak byłem młodszy, to mega jarałem się dinozaurami. Nadal uważam, że lepsze to niż jaranie się pociągami, zbrodniarze. No i dzisiaj zobaczymy sobie, jak wygląda oficjalna mapa Parku Jurajskiego w Minecrafcie. Ponieważ jak widzicie, jest napisane, że autorem jest Minecraft. Sama mapa ma 48 tysięcy ocen praktycznie, z czego średnia ocen wynosi 4,6. Czyli oznacza to, że naprawdę przed nami super przygoda, a wy zostawcie łapkę w górę. Bo jak nie zostawicie, to jest szansa, że zostaniecie zjedzeni przez dinozaura tym odcinku. Jak już was postraszyłem, to możemy zaczynać. Mapa kosztuje 37 zł. Rany boskie. To połowa pieniędzy, które dostałem na święta od babci. Ale ją kupimy, co tam? Niech będzie. Więc pobieram ten świat po to, byście wy nie musieli jakby wydać na to swoich pieniędzy. Mapa całkiem długo się odpala, więc naprawdę moje oczekiwania względem tej mapy rosną. A co nas przywita na starcie? To jest dobre pytanie. Jeszcze jakaś aktualizacja zestawów, 1 z 3. I dobra, ładuje się jednak. Uwaga, odpala się mapa. I gdzie jesteśmy? Jesteśmy w sumie to, nie wiem, gdzie. Jesteśmy na tropikalnej wyspie, przynajmniej tak to wygląda. Które wygląda jak drzewo dżunglowe, ale tekstury są zupełnie podmienione, więc trudno tutaj cokolwiek rozpoznać. Welcome Islam... Islam? Islam? Bula, nie umiem czytać. Welcome Islam... Islam... Słuchajcie, ta mapa wydaje się dosyć niepokojąca. Witamy w Jurassic World! Trzeba było tak od razu, a nie żebym się tutaj musiał rozszyfrowywać. To to jest Monorail Staff. A, czyli tutaj od kolei. Monorail łączy wszystkie atrakcje z Centrum Innowacji. Możesz odwiedzić Hamoda, czyli chyba chodzi o jego laboratorium, gdzie możesz iść dinozaury, i Control Room, gdzie możesz sterować parkiem, więc chyba jesteśmy coś w rodzaju menadżera. I tutaj widzę, że park jest podzielony na 3 strony. Patrząc na tą mapę, to trochę wygląda jak granica Wietnamu. Takie po prostu gdzieś tam rzucone. Żeby jakoś się tam pomieścili i mieli dostęp do wody. No dobra, to teraz pytanie. Przepraszam, aha, bo tutaj jest przecież spawn monorail. O, proszę bardzo, mamy tutaj karcik i chyba musimy się rozpędzić. Tak, musimy się rozpędzić i teraz jedziemy sobie torami. Nie wiem, gdzie to nas wywozi, ale na razie trasa wydaje się nie aż taka krótka, jakby mogła być, bo tak autentycznie, to ja nie wiem, gdzie jedziemy, znaczy do jakiegoś tam centrum chyba, ale nie wiem, czy będziemy długo jechać, a kolejne pytanie, jakie mi się nasuwa, ej, zaraz, ej, co jest, ej, yo, tu są drzwi, które się otwierają i jesteśmy w centrum, więc nie było to daleko specjalnie. No i dobra, dojeżdżamy, to wygląda całkiem luksusowo, no, no, ej, to jest miasto z prawdziwego zdarzenia, tylko takie na wyspie dinozaurów, więc mają troszkę ograniczone pole manewru, by, wiecie, nic ich nie zjadło podczas spaceru po bułki rano. Tam też widzę mapę, więc ta mapa jest chyba ultimate. Dobra, ja przepraszam, bo tak jadę przez to miasto, czy już mogę wysiąść? Co, nie mogłem wyskoczyć? Ale chyba dojechaliśmy na stację. Tak, jesteśmy. Co się patrzysz, blondynie? Mogę go uderzyć? Ej, mogę go uderzyć. Mogę go mogę go zabić? Hot dogiem. Trzymaj hot dogiem na twarz! On, oj, 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 oj. Ty nic nie widziałaś. A my idziemy sobie za chyba szlaczkiem, który nam się tutaj wyświetla. I widzę, że jest tutaj klatka. Można tutaj sobie polać dinozaury i ludzi, bo widzę, że obok dinozaurów ludzie też żyją z nimi w harmonii, w klatce. No to cóż, mamy tutaj taką mieszaną wystawę. Stare i nowe gatunki. Podoba mi się. Idąc tym tropem, to ciekawe... a co to? Czy tutaj można sobie kupić hot doga? Przepraszam bardzo. Disaster dog. Disaster dog. W ogóle jakbym zobaczył taki napis i nie wiedział, jaki jest kontekst, to bym pomyślał, że chodzi o zgładzenie jakiegoś psa. Ej, jo! Ale tutaj jest fajny szkielet. Możemy tutaj sobie o nim poczytać? No nie, 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 ej, naprawdę. Mamy tutaj jakieś chyba ważne informacje. Są jego warianty. Receptura genetyczna, cokolwiek to znaczy. Innovation Center. Chyba tutaj mieliśmy przyjść. Dzień dobry, ja bardzo bym chciał zobaczyć, co tutaj się dzieje. Czy to jest hologram? No niby trochę wygląda jak hologram, albo to jest zamarznięty dinozaur, który się potrafi ruszać, albo jest to hologram. No coś to musi być. Przepraszam, mógłby pan zejść ze stołu? Przepraszam, może pan po tym nie chodzić? Velicaptor to jest. I tutaj też mamy jego recepturę genetyczną. I chyba w tą stronę mam teraz iść, z tego co rozumiem. Gdzie nas to doprowadzi? O, do jakichś craftingów. Widzę, że to jest braving stand, który ma z inną
teksturę i trochę zastosowanie. Tutaj mamy chyba crafting table. No tak to wygląda w sumie, wiecie, jest 3x3. A tutaj mamy piecyk. Wszystko zostało przerobione na potrzeby tej mapy, więc wydaje się ona, no, rozbudowana. A to co? Current floor, lab. Dobra, i tutaj mamy windę. Wow, ej, dobra, jak to... O, myślałem, że będzie animacja zjeżdżenia windy, to nas po prostu teleportowało. No, czego się innego mogłem spodziewać? Dzień dobry, Clary! No i teraz mogę rozmawiać. Park jest aktualnie zamknięty, więc nie zarabiamy. Musimy zrobić więcej dinozaurów i skończyć wystawę, zanim otworzy się park. Idź na sufit i pogadaj z Mr. Masrani. Masrani? Serio? Masrani. Ludzie są pos... Faktycznie, tutaj mamy statystyki. Park jest zamknięty. Hype 110. Najwyższy wynik, czyli naprawdę musimy zarządzać tym parkiem stąd. Z bliższa możemy bardziej poobserwować tą mapę. My jesteśmy teraz w tym miejscu, a dookoła nie widzę, żeby były specjalnie jakieś punkty. Tutaj jest jakiś punkcik. Tutaj jest jakiś punkcik. I tutaj coś jest, ale poza tym trochę pusto. Znaczy, było tam więcej punkcików, ale to dopiero potem ogarniemy. Dobra, wracamy sobie na górę, na control room. I teraz, a nie, idziemy jeszcze wyżej. O, tu jesteś, Masrani! Możesz ci po prostu mówić srani? Dobra, będziemy mówić srani. I dostaliśmy helikopter chyba! O, możemy z nim porozmawiać. Czy dinozaury wyglądają na szczęśliwe? Zamknięte w klatkach? Na pewno! Udaj się do najbliższego fosila, czyli fosil to jest skamieniałość. Dobra, musimy ogólnie kopać, kryć nowe dinozaury. Mogę, on nas może nawet porzucić helikopterem. Kiedy będę gotowy na robienie dinozaurów, mam wrócić do doktora W. No cóż. Dobra, może klikniemy fosil dig. Aha, i on nas faktycznie się sam przeteleportował. Czy możemy tym sami sterować? Nie, nie możemy. Co? Ej, tego się nie spodziewałem. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Powinniśmy popatrzeć na mapę, ale nigdzie tutaj nie ma mapy. Może na dole będzie. Wywiało nas gdzieś na jakąś pustynię. Nie pamiętam, że tutaj pustynia w ogóle była. Paleontologist. Dobra, musimy użyć łopatę, by przekopać się przez piasek i znaleźć nowe skamieniałości. Użyć extraction tool na skamieniałościach, by je skolektować. Kiedy będziemy mieli próbkę, pokaże nam, jak dużo nam zostało. Stało. No dobra, czyli chcemy łopatę i extraction tool. Proszę bardzo, to jest extraction tool. Archeologia w Minecraft, czyli coś, czego nawet nam Mojang nie mógł zafundować, chociaż obiecali i w sumie jest mi tak samo przykro, jak wtedy, kiedy myślałem, że na gwiazdce dostanę brutalną grę o zabijaniu zombie w wieku 10 lat, a dostałem Lego. Dziwnie się kopię, bo zobaczcie, teraz trzymam przycisk i niszczy się jeden blok i dalej trzymam jeden przycisk. Ja go dalej nie puściłem tego od kopania i nie mogę wykopać dalej, muszę puszczać i po prostu klikać. Dziwne, bo jestem zupełnie przyzwyczajony do czegoś takiego. Ale tutaj chyba coś jest. Jest tutaj. Dobra, extraction tool, proszę bardzo. Czy możemy to wykopać? Mamy. 1/5. Czy wy sobie jaja robicie? Ja mam teraz kopać tego aż 5? Przyszedł mi jedną próbkę! Aż do wieczora kopałem! Rozwaliłem tutaj wszystko, co było i dalej nie mogę znaleźć większej ilości naszych skamieniałości. A może tutaj będzie? Ej, tutaj... Wiecie co? Ja, szczerze mówiąc, jestem takim średnim fanem tego systemu kopania na tej mapie, bo o, kolejna skamieniałość, yo! Dobra, ale to czy to trzeba, tym trzeba wykopać, no dobra. Carnotaurus. Carnotaurus? Może sobie język na tym połamać. Pytanie, skąd ja mam wiedzieć, gdzie iść, bo mam wrażenie, jakby tutaj drogi rozchodziły się we wszystkie strony świata, nawet o jedną więcej niż ma kompas. Dobra, tutaj jest kolejna jakaś dziura, więc prawdopodobnie w tym miejscu będziemy mogli znaleźć jakąś skamieniałość należącą do prehistorycznego gada, który to jest na naszym celowniku. Mówimy tutaj o, no, tym takim dziwnym, nie pamiętam, jak on się nazywał w sumie. Ej, tutaj można wyjść głębiej. Wykopuję pierwszy tunel. Coś musi być na końcu tego tunelu. Nie za bardzo wierzę, że to po prostu ten tunel powstał tak o sobie. Ej, czy zaraz coś tutaj jest? Jest! Proszę bardzo! Skamieniałość! Naprawdę idzie mi szybko. No bo kolejna jest wykopana. Teraz prawdopodobnie tam jeszcze trzeba będzie pójść. No fajnie, no chciałem sobie polać dinozaury i tak dalej, a zamiast tego jestem tutaj zmuszony do prac. I to nie takich lekkich. Z łopatą nawet w szkole mi nie kazali biegać, a tam też wcale łatwe prace domowe nie były. A, bo tutaj jest, popatrzcie, przekopane od drugiej strony. Czyli wychodzi na to, że po prostu musimy tak rozkopać ten punkt, by tutaj znaleźć jeszcze jeden fosil, albo by na przykład dowiedzieć się, że w sumie to równie dobrze mogliśmy robić cokolwiek innego, bo i tak tutaj nic innego nie ma. Specjalnie dla was przekopałem tutaj to wszystko i wyszło na to, że nic nie ma. Ale wiecie co? Tam jest jakiś parkour i wydaje mi się, że na początku rozkreśliłem tak instynkt.
efektownie, bo nie lubi się ładować w parkury, ale zobaczmy, gdzie on nas doprowadzi. Zresztą ta mapa była robiona dla młodszych, więc jak im przyjdę tego parkura na raz, no to będę naprawdę słaby, ale na szczęście mi się udało. Teraz sobie tędy musimy przejść tam. No nie wiem, czy to miała być mapa parkour. Tutaj miały być dinozaury, a na razie dinozaurów nie ma, zamiast tego bawię się w Mirror's Edge. Co to jest? Aha, checkpoint! A ja tu miałem być wcześniej, ja już wszystko przeszedłem i wiecie, i tak w sumie trochę śmiesznie. A, no i tutaj, proszę bardzo, mam kolejny checkpoint i kolejne dziury, w których możemy znaleźć coś albo nic. Ja myślę, że zamiast grać w losowanie tutaj, wolałbym sobie po prostu puścić totka, przynajmniej z totka bym może wygrał trochę pieniędzy, a z tego wygram co najwyżej kolejny klocek do kompletu. Naprawdę bardzo mnie triggeruje to, jak działa ta łopata. Działa ona beznadziejnie. Nawet tutaj nic nie ma. To jest pusto. Czy to jest według was, Mojang, sposób na fajne spędzanie czasu? Ktoś sobie kupuje mapę, by zobaczyć dinozaury, a wy ukażecie kopać łopatą piasek. Chociaż mam skamielinę, ale skończyła mi się już łopata. A dalej nie mam wszystkich potrzebnych. Tak, wróciłem po kolejną łopatę. Stwierdziłem, że się nie poddam tak łatwo. Może potem się poddam, ale nie teraz. Słuchajcie, wykopałem teraz taką wielką dziurę, ona była na końcu. I tutaj nie ma żadnej skamieniałości. Czy moje życie to żart? Wygryzłem tutaj ponad pół łopaty, a tu nawet nic nie ma. To tutaj znalazłem gdzieś jakiś inny piasek, który też przekopię, macie rację. I mamy ostatnią skamielinę. Teraz jedyne co zostało, to wrócić do miasta i się zabić na oczach wszystkich ludzi. Dzień dobry, mógłby nas pan wziąć do tego, do... O, do właśnie tutaj, dobrze. Teraz wchodzimy, idziemy do laboratorium. I gdzie teraz? Dobra, teraz tutaj, do Dr. W. Dostaliśmy extraction tool, okej. Dobra, to mamy DNA, rysy, dobra. I co? Słuchajcie, na stacji pierwszej będziemy musieli się nauczyć, jak magazynować próbki. Jeżeli znajdziemy inne próbki na tym świecie, mamy użyć extraction toola do zebrania ich. Gdzie jest stacja pierwsza? A tu jest stacja pierwsza. Myślę, że to jest jakieś miejsce, a nie, że to jest jakiś gościu. No masz wymowne imię, nie powiem, że nie. I teraz muszę iść do stacji numer 2. Ale wzięli ode mnie te próbki i po prostu chyba sobie wzięli i tyle. Stacja numer 2. Dobra, potrzebujemy 3 czerwone DNA, 2 czerwone DNA. Czyli zaraz, czy ja to dostałem do ekwipunku? Tak, dostałem to do ekwipunku. Stacja numer 3. Tutaj, przepraszam, czy tutaj mamy coś skraftować? Czerwony piaskowiec? Czy ja chcę czerwonego piaskowca? Zaraz, co jest nie tak z jego teksturą? Co? Nie rozumiem, co mam tutaj zrobić. Ani troszkę, ale ej, tu idzie normalnie. Patrzcie, coś się dzieje. Ale co? Tego nie wiem. Uwaga. I teraz, co nam z tego wypadnie? O, mamy te DNA, faktycznie. I z tego, co pamiętam, on mówił, że musimy mieć 3 czerwone, dobra, jedno zielone, więc... Ej, no, zgadza się, zgadza się. No i teraz zbieramy te DNA. I tutaj mamy chyba craftingi różnych tych, ale moje się nie wpasowują w żaden crafting. O, jest! Jest! A nie, nawet na to nas nie stać. Dobra, musimy po prostu to ustawić byle jak, tak było powiedziane, więc ustawić na przykład tak. Nie, to nie działa. To nie działa, nawet jako kilo. Co ja mam z tym zrobić? Czy tak? Nie. Nie ma sensu. Dlaczego świat jest taki okrutny? Dobra, nie wiem, do stacji 4. A to ciebie możemy? A tutaj węgiel? Nie wiem, co jest 5. Możemy zrobić tak, że dobra. Dodrukujemy sobie po prostu czerwonego i będziemy mieli na przykład tego. Bioluminescent Aptosaurus Embryo. Teraz to ma sens, bo rozumiem, że próbki chemiczne są... znaczy chemiczne, co ja gadam. Próbki wydobywcze są po to, żeby zamieniać te probówki na DNA. I teraz tego DNA sobie możemy użyć, jakiego chcemy, dinozaura. Więc może w końcu moje marzenie o zostanie dinozaur tatą się spełni. Dobra, zobaczmy, co teraz możemy zrobić. Tego. Kute... A nie, bo to są inne! Ej! Co? Nie! Nie! Słuchajcie, mam gdzieś te próbki. Wychodzę stąd. Tylko dzieci, dinozaury? Tu nikogo nie ma! Co się z nimi stało? Dobrze, doktorze W, ja się odmeldowuję stąd. Wow! Ej, jaka animacja! To robi wrażenie. Słuchajcie, ja was nie chcę niepokoić, tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Ludzie tutaj wchodzą jak powaleni, ile ich tam idzie. Rozejrzmy się po mieście. Czyli coś jest, znowu hot dogi, czyli wszyscy jedzą hot dogi tylko. No propos hot doga, muszę zjeść hot doga, bo już hot dogi mi się skończyły. W sensie mówię o moim pasku głodu, bo tutaj jest pasek głodu wymieniony na hot dogi. Wracam na stację. Dzień dobry, ja bym chciał tutaj Treehouse, Monosaurus. Może tam pojedziemy, ale chciałbym jeszcze Downtown. Czy tutaj się da spawnować? Czy tutaj są, nie, co? Myślę, tutaj są
dwie osoby w jednej. Tur. Dobra, dzięki za monoraila. I teraz możemy jechać. Idziemy w innym kierunku. Tak. Ej, tu się tory zmieniły. Czas, słuchajcie, moi drodzy, na piękny rejs. Rozejrzyjmy się na widoki. Na prawo dżungla, na lewo kopuła jakaś. Może tam jedziemy, to dowiemy się od razu, co tam się kryje. Ale szczerze mówiąc, tutaj nie ma dinozaurów tak biegiem, znaczy tak biegiem, tak luzem wypuszczonych. Myślałem, że tutaj będą chodzić po prostu dinozaury. Tak też na zdjęciach było. Znaczy, tutaj się zatrzymamy? Nie, my jedziemy dalej. Okej. Okay. A na F5 możemy zobaczyć, czy tam nas coś ciekawego ominęło. No nie, tam też nie ma dinozaurów. Goddammit. A my jedziemy chyba w tamto miejsce. Czyli gdzie? To dokładnie nie wiem. Ale chyba tam, do tego budynku, który widać przed nami. W sumie to nie rozumiem, dlaczego od miasta jedziemy naokoło. Chyba, że jedziemy gdzieś indziej w ogóle. Ej, tutaj są dinozaury. I tutaj jest płot, jest wybieg dla dinozaurów tutaj. Taki duży wybieg dla tak małych dinozaurów. Jesteśmy gdzieś, ale to chyba jeszcze nie tutaj mamy wysiąść. Przepraszam bardzo, czy ja tutaj mam w ogóle wysiadać gdziekolwiek? Co jak się okaże, że ja tak naprawdę miałem wysiąść, tylko nie zrobiłem tego, więc jedziemy cały czas. No dobra, to zobaczmy, co tutaj jest na mapie. Dojeżdżamy do kolejnej wystawy. Co to jest? Bug? Coś tam, nie wiem, o co chodzi. Ej, tutaj są większe dinozaury już. Generalnie mapa wygląda, jakby miała potencjał do pogrania sobie. Nie wiem, czy powiedzenie, że ta mapa została zrobiona odwal się, nie byłoby krzywdzące. W sumie to wiem, byłoby krzywdzące. Bo ta mapa nie jest taka zła. Patrząc na to, jaki jest jej ogrom możliwości, myślę, że można się tutaj naprawdę fajnie bawić. Ale ja aktualnie jestem, w ogóle ciekawi mnie to. Czemu jest czerwony region? Czemu jest niebezpieczny na przykład? Ja co prawda nie wiem, czy mam smykałkę do zbierania dinozaurów, ale zapewne są wśród was tacy, którzy w sumie nie mają ciekawszych rzeczy do roboty i lubią dinozaury, więc pewnie by się fajnie bawiły. Dzień dobry, czy można cię zabić? Zaraz, co on robi? Wow, jaka animacja! No tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, słuchajcie, on idzie. Jeżeli nie zostawicie łapki w górę, to on was zje. Zostawcie łapkę w górę w tym momencie. 3, 2, 1...